Tym razem zdecydowałam się pokazać Wam dwa produkty. Pierwszym z nich jest szampon ajurwedyjski do włosów, imbir i trawa cytrynowa, i tutaj znowu orientana. Skusiłam się na ten szampon, bo trafiłam na takie dwie bardzo pozytywne opinie i postanowiłam, że spróbuję. Skład jest faktycznie bardzo fajny, dość delikatny. Jest pełen naturalnych olejków, wyciągów, jak w przypadku większości tych kosmetyków. Ja jestem fanką tej hinduskiej pielęgnacji włosów, więc obecność takich ziół, które kojarzymy, jak na przykład amla, bardzo mnie cieszy. W tym wypadku również ten skład jest nimi wypełniony. A działanie produktu jest zaskakujące. Powiedziałabym, ten szampon bardzo dobrze nawilża i na błyszcze włosy. Po paru użyciach włosy są naprawdę nie do poznania, bo on, powiedziałabym, przywraca im ten taki naturalny stan włosów z dzieciństwa, nie wiem, z młodości, kiedy nasze włosy jeszcze nie były zniszczone, nic specjalnego z nimi nie robiłyśmy i były po prostu zdrowe. Tak też wyglądają po użyciu tego szamponu i to jest naprawdę świetna sprawa. Ja pamiętam, że po pierwszym użyciu byłam naprawdę zaskoczona, ponieważ nie takiego efektu spodziewałam się po szamponie z dość naturalnym składem. Więc wszystkim włosomaniaczkom polecam bardzo